Witajcie moi drodzy, studio 50. Z tej strony dzisiaj temat szpatułek używać, nie używać. Jak myślicie, fajne, nie? Też mi się podoba. Jest to efekt po szpatułce. Matryca nie miała usuniętych mechanicznych zanieczyszczeń z siebie, tylko po prostu klient wziął, namoczył szpatułkę, przejechał od lewej do prawej i to był koniec. Zarysowany został filtr przed matrycą. Niestety w tym w aparacie Nikona jest on niewymienny. Zobaczcie, jak się ładnie świeci. Widoczna jest tarysa od F12, więc sami sobie musicie czasami odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest zaoszczędzić i kupić szpatułki samemu myć. I to jest jak w totka, uda się, nie uda, lub zanieść do serwisu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. A, oczywiście, zaraz się znajdzie wielu chętnych. Przy Pana czyszczę od 4 lat. Ok, zobaczmy, jak te Wasze matryce wyglądają właśnie pod mikroskopem przy tego rodzaju zbliżeniach. Pozdrawiam serdecznie.